W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pan pasterzem moim jest, pasterzem moim jest tu i teraz. Cześć. Co mówi pasterz w dzisiejszej Ewangelii? Trudne rzeczy znowu, ale damy radę. Z Nim zawsze damy radę. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o tym, żeby odróżniać ludzi od ich czynów. Mówi o tych uczonych w piśmie, wielkich i faryzeuszach, którzy nauczali swój lud, jak to lud powinien postępować, co każdy powinien robić, jak się zachowywać. Więcej powinniście pościć, więcej powinniście się modlić, więcej powinniście dawać jałmużny. Tyle, że oni sami tego nie robili. Oni tylko tak gadali, a sami nie robili. Dlatego Pan Jezus często o nich mówił: obłudnicy. Bo mówią, a nie robią. I Pan Jezus nawet powiedział, że wkładają ludziom ciężary, takie nie do uniesienia, na ramiona, a sami ich nie biorą na swoje ramiona. Że mówią ludziom: więcej się módlcie, więcej poście, więcej dawajcie jałmużnę, tak powinniście, a tak nie róbcie. A sami tego nie biorą. I Pan Jezus mówi: odróżniajcie ludzi od tego, co mówią i co robią. Bo mogą mówić dobre rzeczy, ale sami mogą się zachowywać bardzo źle i nieciekawie. I wiecie, ja mam problem z tym, bo jak widzę jakąś owcę, która mówi takie rzeczy, że dobre rzeczy mówi, ale źle się zachowuje, to ja w ogóle nie chcę jej słuchać od razu. No bo po co mam jej słuchać, skoro ona tak się zachowuje? I ludzie też tak chyba mają, co? Zapytajcie swoich rodziców. Czy jeśli ktoś mówi nawet dobre rzeczy, ale źle się zachowuje, to chcemy słuchać tego człowieka, czy nie? Raczej mi się wydaje, że tak samo jak wśród owiec jest wśród ludzi, że nie chcemy słuchać. A Pan Jezus mówi jednak: czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. To trudne, prawda? Ale pamiętajcie też, że jeśli wy komuś mówicie o Panu Jezusie, o Ewangelii, o dobrych rzeczach, jeśli mówicie, to pamiętajcie, że na was też ludzie będą patrzeć. A on i ona jak się zachowują? Czy żyją zgodnie z tym, co mówią? Mamy być świadkami życia. Mamy kochać innych ludzi, mamy nie kłamać, mamy być grzeczni i dobrzy, jeśli mówimy, że jesteśmy wierzącymi w Pana Jezusa ludźmi. Musimy o tym wciąż i stale pamiętać. Witajcie, dzieci kochane, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji. Pamiętacie, jak się nazywają, prawda? W drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Dzieci kochane, dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa, które mogą nam się wydać trudne może, albo niezrozumiałe. Chcemy je troszkę sobie dzisiaj wyjaśnić. Pan Jezus mówi tak: kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. O co tu chodzi? Po pierwsze, kochani,
Chyba nikt z nas nie lubi, jak ktoś się z nas, wiecie, wywyższa, tak ktoś się stawia nad innymi, ktoś traktuje siebie lepiej niż innych. Tego nie lubimy i to jest oczywiste, więc tacy być nie chcemy. I to jest jakby pierwsza rzecz. Ale każdy z nas ma pragnienie, żeby zrobić w życiu coś wyjątkowego. Żeby być kimś wyjątkowym. I to jest dobre. I to jest pragnienie, które dał nam Pan Bóg. Więc jak to zrobić? Dzisiaj Pan Jezus daje nam sekret bycia największym w Królestwie Niebieskim. I za chwilę Pan Rymowanka zdradzi troszkę, co to za sekret. Wiecie, kochani, jak są różne sporty, to są zasady, jak zdobyć pierwsze miejsce. Na przykład w biegach, no to wiadomo, kto pierwszy przekroczy metę, ten wygrywa. W piłce nożnej, kto więcej strzeli goli, ten wygrywa. W Królestwie Niebieskim, czyli u Pana Jezusa, też jest pewna zasada, która prowadzi do tego, żeby być największym. I Pan Jezus mówi dzisiaj, co to jest. Mówi tak, kto z was chce być największym, niech będzie waszym sługą. No właśnie. I o tym, kochani, dzisiaj przygotowałem dla was rymowankę. Zapraszam na Pana Rymowankę. Chcę iść za Panem Jezusem, nogą jedną i drugą, więc muszę się nauczyć, co to znaczy być sługą. Tego mnie nauczy Maryja, moja mama, bo ona przez całe życie służyła najpierw sama. Świat mi proponuje różne drogi. Nie dziękuję, sorry. Ja się wolę od Maryi nauczyć pokory. I to jest, kochani, wierszyk na dzisiaj. Prośmy dzisiaj Maryję o to, żeby ona nam wyprosiła łaskę pokory. Maryjo, nasza mamusiu, wyproś nam u Pana Boga łaskę pokory, żebyśmy umieli służyć. Amen. Dziękuję wam, dzieci, za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Pa, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Jak widzicie, minęliśmy już wyraźnie pierwszy zakręt na naszej drodze. I idziemy dalej. Na drodze, na której oczywiście podejmujemy wysiłek, na której czekają nas różne wyzwania, różne niespodzianki, ale też różne spotkania, czasem nieoczekiwane, takie spotkania, w których możemy doświadczyć czyjejś troski i czyjejś miłości. Ciebie. Tak, spotkaliśmy już naszą ukochaną mamę, spotkaliśmy Szymona, Cyrenejczyka, spotkaliśmy też poniekąd Jonasza w brzuchu ryby. Dzisiaj, moi drodzy, jest piękne spotkanie. Spotkanie, które zaowocowało czymś takim niesamowitym. Wiecie, co to jest? Tak jest. Chusta Weroniki. Chusta świętej Weroniki, czyli dzisiaj na drodze spotykamy świętą Weronikę, która pomaga Jezusowi, ociera mu twarz od potu, od pyłu, od kurzu, od krwi, a w zamian za to dostaje odbicie jego pięknej twarzy. Proponujemy, abyście zrobili sobie taką chustę. Musicie znaleźć tylko kawałek białego materiału, taki delikatny. Weźcie sobie obraz Pana Jezusa, obraz twarzy Pana Jezusa. My wam proponujemy najbardziej znany obraz El Greco. I patrząc na ten obraz, namalujcie farbami na chuście twarz Jezusa. Też waszym sercem, też tak jak wy go widzicie, waszymi oczami. Ale dobrze jest się wzorować. Wzorować na wizerunku, który już istnieje. Zapraszamy was też, taka niespodzianka trochę, do zrobienia chusty świętej Weroniki metodą frotażu. I o tym będzie krótka instrukcja na koniec dzisiejszego spotkania. Zatrzymujcie sobie klatka po klatce tą instrukcję
i dobrej pracy Wam życzę, pięknych przeżyć i niech Pan Jezus zostanie w odbiciu jak najdłużej w Waszych sercach dla Was. Kochani, no i zadanie dla Was na dzisiaj. Dzisiaj chwytamy modlitwę. Chwytamy modlitwę. I zadanie jest związane z tym, żebyście spróbowali wsłuchać się swoim sercem w tę modlitwę, którą tutaj razem z ciocią zapisaliśmy dla Was. A modlitwa ta brzmi tak. Jezu, Ty jesteś moim światłem. Pragnę nieść Cię innym w prostych, codziennych gestach. Zobaczcie, wróćcie jeszcze raz na chwilę do świętej Weroniki. Do jej prostego, zwykłego gestu, można by powiedzieć. Ale też pamiętajcie, że do gestu, który był gestem tak naprawdę bohaterskim, bo Jezusa otaczali ludzie, którzy Go nienawidzili. I ona, która wyrywa się z tłumu, która okazuje Mu swoją miłość, narażając się na kpiny, narażając się tak naprawdę też może na jakieś dużo gorsze, tak? Konsekwencje, bo komuś się to mogło nie spodobać. I tak sobie myślimy z ciocią, że może to jest też pomysł na to, żebyśmy właśnie w takich małych, codziennych gestach szukali takiej szczerości naszego serca i właśnie piękna tego, co możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Dobrej drogi, kochani, i zapraszamy do pracy plastycznej. Z Panem Bogiem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.